Witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, settlersi w średniowieczu bez granic, nasza rozbudowa. Mamy już dwie krówki, także będzie nasze stado się rozrastało. Natomiast tutaj teraz trzeba zapewnić sobie jakieś lepsze finanse. Zapraszam, także zobaczmy, w co się tutaj gra. No więc tak, po aktualizacji trochę naprawiła się sprawa tutaj z tymi, że tak powiem, rolnikami. No, naprawiły się mi pola. Nie wiem, jak to jest, ale mam nadzieję, że po aktualizacji da się grać, jeżeli będzie się miało ponad 300 osadników. Jak widzicie, ja tutaj musiałem troszeczkę zmienić tutaj układ z tego względu, że no ten poprzedni odcinek no zerwało mi, troszkę mnie powywalało i autozapis niestety nie był blisko. A także pod tym względem bardzo Was przepraszam, ale musiałem dograć po prostu troszeczkę inaczej. Natomiast jak tutaj zauważyliście, idzie ta rozbudowa dalej. Co pierwsze, co będziemy dzisiaj robić? Mianowicie tutaj zwiększymy sobie dochody. Było coś takiego, że można było dochody mieć tutaj, miesięczne dochody, prawda? Jeżeli się dało więcej rynków na wokoło tych domów, tutaj jak widzicie, można zbierać podatki tam, gdzie obsługuje dany rynek, tylko teraz, a jak widzicie, są zaznaczone, które to te podatki będą zbierane. I teraz tak, mam do wyboru albo tutaj te, tutaj mam tylko 12 miesięcznie, albo tutaj tą, tutaj mam 25 i mogę sobie zwiększyć teraz ten nasz rynek. Ja będę i tak zwiększał obydwa rynki z tego względu, że to są pieniądze i tutaj będziemy tym się zajmować przede wszystkim, żeby nasza właśnie cudowna, a tutaj ekipa miała co jeździ i tak dalej. Natomiast tak jak Wam pokazywałem, no tutaj mam co prawda te drewienka, natomiast cegły jeszcze są nieprzeniesione, widzicie? I teraz przeniesiemy te cegiełki do normalnego użytku. Oprócz tego jeszcze musimy przenieść kasę w tym momencie. I przenosimy kasę z tego względu, że będziemy, właśnie pokazuje nam, że możemy awansować budynek. I rynek, no ten pierwszy rynek rzucimy do góry, ale czy tak czy inaczej będziemy też ulepszać ten drugi budynek. Możemy ogólnie rzecz biorąc obydwa w tym momencie, to jest też błąd troszeczkę tegoż tutaj, że tak powiem, gry. Natomiast mogłoby się zdarzyć, że w pewnym momencie nie rozbudowałoby mi ani jednego, ani drugiego rynku. Dlatego też nie robię tego z tego względu, że nie mam jeszcze wytwórcy gliny, ani nie mam też, znaczy się, nie mam wytwórcy cegieł, a do tego są mi potrzebne cegły niewątpliwie i w tym momencie tego nie da się zrobić. Następną rzeczą, którą będę robił, to już będę przygotowywał sobie podwaliny pod, że tak powiem, lepsze budynki. I te lepsze budynki niestety trzeba troszeczkę dekoracji wrzucić. Ja tutaj stosuję te dekoracje zazwyczaj. A dlaczego? Dlatego, że te dekoracje nie wymagają złota i są w miarę korzystne. To powinno mi dać te 30%, które tutaj są mi potrzebne do atrakcyjności. Oczywiście potrzebne mi są też tutaj jeszcze
żywność i jest mi też potrzebna, są mi też potrzebne zioła. Zastanawiam się tutaj 32 teraz. No patrzcie. Źle spojrzałem, tutaj było więcej. 32 niż tutaj. No dobra, no musi tak być w takim razie. Postawiłem na tamten rynek, także okej, okay, niech będzie ten rynek. Mniej będę zarabiał, no trudno. Tak czy inaczej, ten rynek też będę podwyższał, także tutaj zaraz zobaczymy, jak to będzie się działo. Puszczamy na trójeczkę. Z budynków, które tutaj są jeszcze potrzebne, które na pewno będę chciał zbudować, to są przede wszystkim te mury, tak? Ale oprócz murów będę jeszcze potrzebował takie rzeczy, jak tutaj ten piec do drzewa. Ten piec do drzewa, on bardzo, bardzo zanieczyszcza, a co za tym idzie, to my go będziemy dawać tutaj z tej strony. Dajmy na to tutaj. I damy jeszcze jedno tutaj to drewienka, tak? Żeby nam robiło. Te rzeczy mamy do wybudowania. Oczywiście będziemy powoli zamykać tutaj ten teren. Co za tym idzie, z tego względu, że tutaj będziemy co prawda wydobywać te rudy żelaza i tak dalej, ale potrzebujemy mieć ochronę, tak? Czyli tutaj w tym momencie będziemy zamykać ten teren. Drogi mury. Zrobimy to póki co. Póki co zrobimy to w ten sposób. O właśnie. Ponieważ przez górę niestety przechodzą. I nie wiem, w jaki sposób to robią, ale przez górę przechodzą i no nie da się inaczej, tak? A tutaj będziemy mieli zabezpieczony teren, bo będziemy tutaj też dawać swoje tutaj włości i to będzie lepsze zabezpieczenie w tym momencie. Tak jak wam powiedziałem, tutaj im wyższe mury, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będą nas atakować. Dlatego też tutaj mamy najwyższe, będziemy mury mieli, z tego względu, że tutaj tych ataków będzie mniej. Oczywiście jeszcze będę testował, czy przez, ale widzę, że przechodzą przez ule. Więc ule trzeba będzie, bo właśnie mieszkańcy mi przechodzą, nie? A jak mieszkańcy przechodzą, to i napastnicy będą przechodzić, więc ule do przodu. Trudno będzie przez chwilę będzie, nie będzie uli, a po prostu trzeba będzie to zrobić, bo widzę, że przechodzą mieszkańcy, więc jak przechodzą mieszkańcy, to i będą inni też przechodzić. Oczywiście tutaj wrzucimy mur. Nie tutaj, jak przeniosą, to też rzucimy mur. Nie sprawdziło się. Teoria się nie sprawdziła. Także trzeba mury wrzucać. A w Age of Empire miałem tak, że dało się to zrobić. Teraz tak. Przerzucimy chwileczkę. Bo teraz mamy teraz dużo zapełnione tutaj rzeczami, które są konsumpcyjne, także tutaj wrzucimy to bliżej po prostu targu, żeby mogli sobie przenosić. Natomiast sprawdźmy sobie, czy jakie mamy zasoby. Jest jeszcze dużo lnu, więc powinno im wystarczyć. Także zrobimy sobie jeszcze jeden wóz, żeby te magazyny można było transportować, tak? Magazyny miały być. Ach, to nie będzie w magazynach? Oj, 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 coś namieszałem. To będzie w zasobach?
Co się dzieje? Czemu nie ma wozu? Po aktualizacji zlikwidowali wozy? Ojej. Zagroda? Nie mamy wozu. Nie ma wozów. Ojej, zlikwidowali wozy. Ale jajca. No to niekorzystnie ta aktualizacja, że tak powiem, jak dla mnie. No nie widzę nigdzie wozów. A nie, no wozy były fajne. Czemu je zlikwidowali? Może ktoś nadużywał, albo jakieś były. Ojojoj. Łój się zniszczył. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Okej, okay, niby ta aktualizacja miała pomóc, a mnie utrudniła. Nie ma wozów. A nie wiem, czemu zniknęły wozy, ale no nie ma. No dobra. Myślałem, żeby teraz wyprodukować, ale... No ale co przeszkadzało w tych wozach, nie? Fajna sprawa, bo było można przewozić i tak dalej, nie? Bez problemu. A tak to zostaliśmy z tym pierwszym wozem, którym... Ojojoj. No nie fajnie, nie fajnie, po prostu nie fajnie. Dobra, te mury musimy tutaj dziurawić. Te naprawiać. A już jest, dobra. O, jest, dobra, z priorytetem. Teraz tak, jeżeli chcecie na danym terenie, brakuje wam jakiejś rzeczy, to możecie sobie dać z priorytetem, żeby wam te rzeczy usuwali. A jak widzicie, a bez problemu to zrobią. Mamy drapieżnika. Gdzie ten drapieżnik? A, no bo tutaj jeszcze nie mamy dokończone też. No jak widzicie, te przynajmniej prowizoryczne mury trzeba jak najszybciej robić, z tego względu, że właśnie chociażby taki geniusz jak Misiek przyjdzie i po prostu wam a będzie się wtintalał. I tak. Dobra, to mamy zrobiony ten rynek i teraz zobaczcie, ile już mamy. 58, nie? No to jak mamy 58, to możemy śmiało budować drugą wieżę, tak? I obronę. Bez problemu, tak? O, proszę, na przykład w ten sposób. Albo tutaj. Gdzieś po prostu. Żeby było podwójne zabezpieczenie. Tą wieżę można zawsze przenieść, także pod tym względem będzie o tyle korzystniej. Natomiast chciałem, żeby więcej rzeczy było tutaj bronionych. Bo domy się nie martwię, bo tam rzadko kiedy domy niszczą. No, niszczą, ale... Ale jak już nie mają co innego do niszczenia, tak? A tutaj będą mieli co do niszczenia. Oczywiście jeszcze mamy coś takiego jak magazyn i tutaj spichlerze, tak? Te spichlerze będziemy przy murach robić. Zrobimy na razie jeden. Następną rzecz, którą zrobimy, to zrobimy... Bednarza jeszcze nie, ale skarbiec. Tylko, że my nie mamy chyba... Ten skarbiec sobie już zaplanuję i sobie go wrzucę tutaj. Żeby on był już sobie tu stał. On nie będzie wybudowany na razie, tak jak ta szkoła tutaj. O, przestało padać. Zapomniałem wyłączyć naszych rolników przez tą zimę. Jak tam w ogóle plony? No usuwa nam te, ta rzepa usuwa nam te rzeczy, więc tego jegomościa to już sobie wyrzucimy stąd. Nie ma sensu, prawda? Coś kredensu.
Na razie podwyższamy troszeczkę. No nie, obniża nam się trochę płodność. Trzeba by z tą koniczyną coś pomyśleć, żeby podwyższyć, bo jak będziemy siać te zboża, nie daj Boże, no to będzie nam siadać wszystko. To jest... No... Będzie nam siadać. No... I to nie będzie dobre. Dobra. Tak czy inaczej, tutaj też mieliśmy... No tu do zera już zeszło. I to wyeliminujemy gościa. I damy tą rzepę w ogóle. I w ten sposób będziemy działać. Ten groszek strasznie szybko się psuje, wiecie? Nie chcę. To już te rzepy wrzucimy. Wydaje mi się, że lepiej to wygląda z rzepami. Jak postawimy ten spichlerz, będzie stał spichlerz, to będziemy wtedy myśleć o zbożach. Na razie tego nie robimy. Tutaj jak to nam idzie. Mamy jeszcze... Co 3 lata są ataki. Także musimy się przygotować, że za niedługo będzie atak. Znaczy się za 2 lata będzie atak. Jak tam nasze krówki? Dają 100. OK. I tutaj będzie pod tym względem fajnie. Teraz tak. Tutaj nie mamy w ogóle tego jedzonka. Musimy postawić teraz na jedzenie. Ale jak my mamy postawić na jedzenie, jeżeli po prostu, no, nie ma tutaj możliwości w tym momencie za bardzo, bo nasi, że tak powiem, o, proszę bardzo, albo giną, albo uciekają, albo im się coś robi nie teges. Dobra, tutaj bierzemy następne włości. Będziemy robić. Ojojoj, no tutaj wrzucimy. Dobra, idźcie tam, róbcie chłopaki. Przynoście nam wszystko, co trzeba. No mało tutaj tego wszystkiego jest, ale... Tutaj wybuduję jeszcze jeden, w takim bądź razie, jeszcze jedną zagrodę. Mam nadzieję, że nic nie pokombinowali takiego, że nie będziemy tych zagród mogli przestawiać, bo to by mi trochę popsuło nasze plony. Dobra, przestawmy to, albo nie, bo tam mamy jeszcze sporo tego tu. Jeszcze nie będziemy przestawiać. Niech się napełnia. O, dobra. No to lecimy. Lecimy na Szczecin. Patrzcie, już mamy ten węgiel. Już nam się tu robi, tak? Tylko, że w sumie to mi na razie niepotrzebny ten węgiel. Tak na 100%. To będzie nam potrzebne w następnym etapie. Znaczy się, no... Zobaczmy, co tutaj ten rynek będzie przerzucał. No ładnie tutaj idzie. No i mamy znowu narodziny i teraz znowu wchodzimy tutaj, a tych rolników wrzucamy do roli. O! Muszą być jakieś rzeczy. Tutaj zachowane. A zobaczmy, jak stoimy tutaj. Przede wszystkim tutaj z węgiel nam się pojawił. Jeszcze mamy tego lnu, także i gliny. Więc nie jest źle. Tysiaczka żeśmy zarobili. Musimy tego tysiaczka tutaj przerzucić. Bo inaczej nam handlowcy nie poprzychodzą. A i w ten sposób będziemy sobie działać. Dobra. Co do krówek. Czy krówki dały nam jakieś plony? Nie. No, to będzie ciężko. No, to właśnie.
mało krówek, mało jajówek i tak będziemy mieli troszeczkę uciążliwe to z tego względu, że no tutaj ryby nam przede wszystkim robią. Mamy i groszku i no groszek to... Groszek szybko idzie. Nie wiem czemu, ale groszek szybko idzie. Tu też jest groszek, ryby są, ten, no to... O. A póki co tutaj nie potrzebujemy innych rzeczy, żeby dawać. I to nam się rozwija. Dobra, mamy handlarza. Czym handlarz handluje? Są nasze krówki. Dobra, pięknie. Sprzedajemy, na pewno sprzedajemy ciuchy. A co sprzedajemy? Świece też sprzedajemy. Pięknie. Nie widzę drugiego. A nie masz pieniędzy. Dobrze, zaraz będziesz miał. Bo kupimy oczywiście krówki. Kupujemy te krowy. Cena nie... nie musi być atrakcyjna. To jest dla nas ważne. Kupimy też sera, bo jest niska cena, a długi czas przechowywania. Tu sprzedamy jeszcze. I sera kupimy, bo potrzebujemy, żeby nasi ludkowie mieli co jeść w zimie. I przeniesiemy 50 na razie. Zawsze możemy krówkę ubić, nie? To możemy też zrobić, tak? Dobra, ale ważne, że krówki mamy, tak? Zobaczymy, czy przyjdzie tam do nas jakiś inny pan. Handlarz. No nie chcą zrobić do końca tego muru tutaj. Ja wiem, że dałem im trochę do roboty. Ale to nie znaczy, że mają tam... Dobrze. Mamy tutaj te krówki. Będą się tutaj rozmnażać. Jedna, dwie, czasem trzy, jeżeli jest dorosły stado. Ja na początku staram się nie obijać tych krówek. Jednakże, no, różnie to bywa. że tak powiem. Czasem trzeba. No, ukrócili te wozy. Zlikwidowali wozy. To jest niefajnie, moim zdaniem. Chyba, że w jakiś sposób, na jakimś etapie po prostu te wozy wychodzą. I teraz tak, zaplanuję sobie tutaj od razu jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, to tutaj sadyb sobie posadzimy jeszcze. I te sady tutaj mamy. Damy bardzo blisko tutaj wyjścia. Zresztą zaraz sobie zrobimy jeszcze jedno wyjście, ale albo tutaj damy. Tu będzie przejście. Na razie jednego damy. Dlaczego? Dlatego, że będziemy sadzić sobie drzewka i będziemy sobie sadzić i będziemy sobie robić też stodoły. I te stodoły już sobie zaplanujemy tutaj. Z2 od razu. Co za tym idzie? Proszę bardzo. Później sobie zrobimy tutaj przejście i tak dalej. Tylko najpierw musimy zamknąć tą całą strefę. Później zrobimy sobie jeszcze tutaj magazyny. Magazyny sobie tutaj przede wszystkim zrobimy sobie. Magazyny to sobie, ten ziemiankę to sobie tutaj puścimy. Ziemiankę. Żeby tutaj nam nie kradli. I jeszcze sobie zrobimy wędzarnię. Ale to wszystko sobie zatrzymamy. W tym momencie
póki co. A mogą już tam robić, ale. A póki co. Znaczy się tą jedną sodową mogą robić. Natomiast tutaj tą wędzarnię, produkcja żywności i wędzarnia jest. Patrzę, czy coś nowego czasem nie dorzucili. Ja wiem, że ta gra będzie się z czasem rozwijać. I ja wiem o tym, że to jest na razie taki takie pierwsza odsłona, że to jest pierwszy taki zwiastun dobrej nadziei. Natomiast pytacie się, czy żałuję, czy ten, no tak, z jednego względu, że no jest, myślę, że za wcześnie ta gra w ogóle została wystawiona. To tak jak z Cyberpunkiem, no jest, zostaje ten niesmak i niestety on pozostaje i nie da się go w żaden inny sposób no tutaj zaspokoić, tak? No cóż zrobić, jak jest tak, jak jest, nie? A dobra, tutaj to stado będziemy robić. Tutaj mamy to już podwyższone. A nasz tutaj gościu z serami. A przychodzi, czy coś my możemy mu jeszcze sprzedać? Na pewno jeszcze mu coś sprzedamy. Zwiększymy przede wszystkim też tutaj ilość tych ubrań, którą będzie mógł przynosić. Opłaca nam się to, żeby oni tutaj przychodzili i to robili. Czy coś jeszcze będziemy kupować? Raczej nie. Z Soloną mamy. No, możemy w każdym momencie to przerzucić do tą wędzone mięso. Możemy przerzucić zawsze w odpowiednie miejsce. Nie widzę, żeby tutaj był ciekawy ten nasze sprzedawca. Może drugi przyjdzie. Przydałyby nam się jeszcze kusze, bo mamy mało. I cegły. Cegieł nam jest potrzeba i żelazo, żeby ten powstał tutaj ten skarbiec. Dobrze. Tu już mamy ile? 26%. Jak zrobimy tą szkołę, to już będzie ok. Czyli budujemy. Co prawda, to prawda, no nie uśmiecha mi się za bardzo. Jeden jest, nadal jest jeden. Czyli w tym roku przychodzi tylko jeden. Czy my zrobiliśmy tu na polach wszystko? Tak. Piękne plony groszku, ale na groszku to my tutaj dużo nie damy rady pociągnąć, więc trzeba będzie to inaczej zrobić. Musimy zdążyć z tą budową. No robią nam tą budowę, o tyle dobrze. Ha, 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 burżuła. No dobra. Jest dobrze. Czemu tutaj nie zatrudniam? Bo jeszcze mam rok czasu. W przyszłym roku już będę musiał zatrudnić. A mam mało ludków, widzicie? Bo jedzenia mam za mało. Mam za mało mi jedzenia. Dużo mam budowniczych. I tyle w tym temacie. Ktoś się tam urodził. Okej, super. Muszę pozamykać te wszystkie przestrzenie. O, żeby tutaj przynajmniej nie mieć zagrożeń. A, uciekł mi już sprzedawca. No trudno. Czyli se nie posprzedawałem. Dobra, jest. To się zniszczyło. Uj, znowu. Mam tego łoju troszkę, tak? Mydło. Czekajcie, musimy mydło robić. Zasoby. Gdzie my mamy to mydło? Ubrania, świece, mydło, jest mydło. Dobra. Tu sobie damy. No, mało mamy. A, no trudno.
Dobrze. No, stój sobie tutaj, bo będziesz przenosił. Dobra. Trudno się mówi, żyje się dalej. No ale to łatać tutaj te dziury, kurcze, ludziska. Jest połatane, połatane. Dobrze. Tu, priorytet. I już będzie dobrze, dobrze. Tu będziemy mieli załatane. A tutaj nie ma załatanego. Też priorytet. Tutaj załatali jakoś, nie? Dobrze. Będzie połatane, to wtedy będziemy się zastanawiać nad dalszą rzeczą. Dobra, na razie wstrzymajmy budowę, to jest ważniejsze. Tutaj mamy ziemiankę. Tu też to będzie nieważne, zapomniałem. Co? Jak to w tym roku? 11. Gdzie? Ujujuj, ujujuj. No niedobrze. Dobra, łapiemy. Dziewiątego roku byliśmy zaatakowani, teraz? No patrzcie, weszli bez mydła. Złapali chociaż cokolwiek? Ajajaj. Ajajaj, ale mnie zaskoczyli. Przenieś szybko kasę. Tutaj to raz dwa, kurczę, wezmą i ich ubiją. Dobra. To jakoś... to słaba tutaj obroda była, tak jest, najsłabsza tutaj z tej strony, widzicie, i dlatego z tej strony przyszli, to skubańce, nadklamce, no. No dobra, ale co, uciekają? Czy zabrali coś? Chyba nie zabrali, udało nam się tym razem obronić. Ale byłem przygotowany na następny rok dopiero. Kusza, tutaj nie ma nic. Ajajaj. Mamy kuszę w ogóle? A dwie kusze jeszcze są. No, to powinno być wszystko w porządku. Tutaj też powinniśmy zrobić do góry, ale nie mamy cegieł. Nikt do nas nie przyszedł. No i pytanie za 100 punktów. Udało nam się jakoś to przeżyć? Udało. Odstraszyliśmy. Na razie, że tak powiem. Dwa lata. Czyli nie zdążyliśmy dziury zrobić, dziury załatać. No trudno się mówi. Ale no cóż, żyje się dalej, także my tutaj też w spogocie ducha będziemy po prostu to robić sobie dalej. A tutaj też no bezrobotny jest, widzicie, musimy też patrzeć w ten sposób. Jak widzimy, że dużo bezrobotnych tam jest, no to nie ma sensu, tak? A co tutaj? Praca przede wszystkim. Są nieszczęśliwi, bo mają pracę. No, tak bywa czasem, nie? Sprawdzać trzeba przede wszystkim, jak tam są zasoby. Zasoby, o, LED nam się kończy.
I teraz pytanie za 100 punktów, czy ten len teraz dostaniemy? Nie, nie dostaniemy. W przyszłym roku dopiero len. W przyszłym roku dopiero len. Czyli tutaj już sobie będziemy już planować inaczej. Tutaj sobie też damy len. Chyba nam się nie zmieści też. Dobra, dwa lny damy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy ta... Bo spada nam, przede wszystkim płodność nam spada. Czyli tą koniczynę byśmy musieli siać co jakiś czas. No, zobaczymy. Dużo nam nie spada, na szczęście. Tutaj... O, gdzie jest ten? Chodź tu, Zygmunt. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, Zygmunt? Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. Proszę mi ubić tutaj dzika. Kurczę, dzik mu chodzi po tym, a on kurde ani me, ani be, ani kukuryku, no. To jest właśnie to. To jest lenistwo. To jest lenistwo. Tak, wiem, chorujemy i co tylko. Dobra. Mamy szkołę. Teraz będą nam się uczyć, będą lepsi, a sprawniejsi, prawda, uczniowie. A co tutaj mamy? Kusza, okej. Okay. Skórzany, dobrze. Kolczugi niedługo będziemy im zakładać, tak? Brak, dobra, zniszczone budynki 1. Dobra, zabici 7. Okej, okay, super. Jest dobrze. Tutaj wstrzymujemy budowę. Dopiero co był atak, no to nie ma sensu teraz, żeby cokolwiek robili. A dobra, tutaj tak. Przeniosłeś te ubrania w ogóle? O, bo dużo ubrań mamy. No to więcej trzeba ubrań przerzucać. O. Żeby nieco zostało, a żeby reszta szła na handel. O, no właśnie, no. Mogliśmy sprzedać, nie daliśmy rady. Ach, trudno się mówi. A przenieśmy teraz z powrotem kasę, żeby było za co kupować i żeby lepsi tutaj nam... Sklepikarze przychodzili, handlarze, także pod tym względem będzie dobrze. Także. A więc dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia, do następnego razu. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.